Cześć, siemanko. Witajcie, mamy 2 czerwca roku wiadomego, pańskiego, a my kończymy dzisiaj siano kiszonkę. Reszta, co została po pokazach. Mianowicie chciałem zrobić prasę z nożami, porównać, jak to wygląda do mojej prasy i będziemy to oglądać za sterami Steyera. Marek, którego pamiętacie dobrze z pryskania w zeszłym roku, te 2 u mnie. Jak już nawiązałem do pokazów, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli w nich udział, czyli w filmie Talex i oczywiście naszym wspaniałym youtuberom, wielu, wielu jeszcze innym osobom, które też pojawiły się na naszych pokazach. Zabawa była przednia, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś w ten sposób spotkamy. Traktor nowy, marka Steyer. 4-cylindrowy, 125 koni, jak widzicie. Wsiądziemy do środka za chwilę, przejedziemy się, a na razie Marek jedzie. O, 4125 Profi, a prasa V451M. Przywitaj się, Marek, ładnie. Słyszysz, przywitaj się ładnie. O, bardzo. A coś ci szarpie właśnie, nie? Coś o naszym. Cała rolka jest taka, gdzie gdzieś to jest. Musisz pewno zmienić, nie? I robi, no musi być poplone na środku. I tu się robi to samo drugi raz. Nie wiem, Marek, ja nie chciałem ci nic mówić, ale bawisz? Nie mam dobrego zdania o tej marce siatki. Nie będę jej tutaj, wiesz, cytował. Nie chcę robić antyreklamy komuś, nie? A jak nie założymy, moją zobaczysz. Bo tak to widzisz? Takie są. No. Tak, widzę, bo trzyma całkiem. No zobacz, jak rozwijasz, co jest na rolce, no zobacz. Dziury są w środku, no jak to może? Założymy nowo. Zobaczcie, jak się zakłada siatkę, przynajmniej będzie takie mieli taką. Oto zagwostkę. Ja mam z tego to bleko. Jarek, na przykład kolega. Jarek S, żeby nie użyć nazwisk. Nie chwali sobie, tamte ja se chwalę, super idzie, powiem ci moją. Ale zobaczymy, jak nie będzie ta szła coś tego, to moją przyjedziemy. No. Te prasy właśnie jak twoja, z Case'a te zmiennokomorówki, to też mają z tyłu właśnie. A ja mam z przodu, nie? O, załóż klimę, będzie mi chłodno. Traktor, zobaczcie, nowy. Na multikontrolerze. Pięknie, ładnie, wygodnie. Z przodu fajnie wygląda, szeroki, taki jak rekin jakiś. Z szerszą maskałeką. Folia na zegarach. Zerwa. O co, niech będzie nowe co. O, nawet masz taki bajer, że z zagłówek się rusza na boki. Tak, ja się odwrócę. Tak, u mnie nie ma czegoś takiego. No. Wtedy też nie masz, no bo to jest już, wieś. O. I fotel, panie, masz z boku jakieś elektryczne regulacje. Jest. I w ogóle on jest ten, ze skóry. Tak. A wiesz co? Była rozmowa z chłopakami. No. Ja taka 110 chyba za małe. Będą dużo cięższe, może wystarczą. Sam jest ciężko powiedzieć. Do Magnuma gościu za fotel. Za skórzany specjalnymi bajerami. Zapłacił 30 tysięcy. Jako, wiesz, jako dodatek, jako opcja. Może wychodziła z tego fotela. Wentylowany. To dla kobiet raczej były. Ty, a wiesz co, tam jakieś wentylacje, nadmuchy w tym fotelu. Tutaj też nie można to podłączyć. Wentylowany i tam. No, ale tam dmuchać jeszcze, wiesz. To 30 tysięcy za fotel. W sumie silnik 4-cylindrowy kosem ruszy. Godzinę, to ja nie wiem. Tak, ale to chyba noże się uginają wszystkie. Nie wiem, chyba bekopisarze to są, nie? Znaczy, z garniarką robi to mniejszą. Mniejsze są rządki, bo ja nie wierzę. No to nie zrobisz to w Słowy, to ja wiem, że mogę jechać 20. Słowy to będzie więcej nawet jak dychę. Oj, 20 nie jest. Słuchajcie, Marek prasuje dalej. Belki zrobiliśmy 110, żeby na mój paszowóz nie było za dużo. Ja za chwilę zaczynam zwozić, co obijać. Myślę, że ten film połączymy raz nad latarką. Więc myślę, że do zobaczenia. Cześć, siemaneczko, witajcie w dalszej części vloga. Vlogu. Ponieważ będę chciał to połączyć razem z sianokosami. Więc to będzie jakby dalsza część, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy dzisiaj 5 czerwca
i bierzemy się za opryski w kukurydzy. Nie chcę, żeby to było za długo, żebyście musieli obserwować nalewanie oprysku i tak dalej, bo to może być nudne. Więc pokażemy wam kukurydzy na polu, jak wyglądają poletka doświadczalne na dzień dzisiejszy. Sobie dzisiaj zastosujemy, jak tak samo jak w zeszłym roku, pamiętacie, preparat Elumis z mezotrionem i kosulfuronem. Substancje wam bardzo dobrze znane, na jednoliścienne i dwuliścienne. Dlaczego ten środek? Powiem wam na polu. Jeśli chodzi o dawkę, jest od litra do półtora. Ja daję półtora, ponieważ chwasty już są w dość dużej fazie, jak wam pokażę. W komentarzach dacie znać, bardzo proszę, jak wygląda kukurydza u was. W całej Polsce na pewno wygląda różnie. Ja siałem w trzech terminach. Poletka, które pojedziemy, były siane, jak pamiętacie, z vlogu poprzedniego w majówkę. I był to chyba najbardziej optymalny termin siewu. I też godziny wieczorne, wiadomo, pszczółki, owady se latają gdzieś tam i nie chcemy ich zrobić im krzywdy. Zresztą, jak widzicie, nawet liście nie ruszy. Cieplutko. Zobaczcie, jesteśmy na polu kukurydzy. Jednym z kolejnych. I zobaczcie, jakie mam kwasy na kukurydzę. I kto mi powie, co to jest? To jest istotne, zobaczcie. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, jak mam swoje lata. Patrzcie. Na pewno nie zioło. Ja wiem, co to jest, ale... Znaczy, według mojej wiedzy wiem, co to jest, ale... Zobaczymy, co wy napiszecie w komentarzach. I teraz, dlaczego stosowałem właśnie Elumis? A no właśnie dlatego, że część kukurydzy siałem bardzo wcześnie, to był mój błąd. Rzadko takie rzeczy ze środkowo, znaczy mi się zdarza, ale jednak się zdarza. I teraz co? No, poszły deszcze rzędu przez jedną dobę 50 litrów na metr kwadratowy. Zaslepiły całą ziemię i na przykład kukurydza jest mocno zestresowana. A żeby wam to pokazać, zobaczcie, jak to wygląda roślinka, tak? Zobaczcie, jaka jest piękna i duża na fragmencie ziemi. A zaraz wam przejdę, pokażę, jak wygląda obok. To jest 20 któryś kwiecień siane. Nie pamiętam dokładnie kiedy. Zobaczcie tutaj obok, jak wygląda obok. Takie są place. I teraz porównajcie tą roślinkę. Wielkość na ten dzisiejszy dzień. Taki plac. A tutaj kukurydzy, w ogóle dla kukurydzy. I musiałem maksymalnie długo odczekać, jeśli chodzi o zabiegi właśnie chemiczne, żeby tej kukurydzy, która już naprawdę, zobaczcie, tam wygląda słabo, żeby jeszcze na dodatek jej nie dobijać. I mezotrion właśnie jest taką bardzo łagodną substancją. Chociaż dziki nie są łagodne, zobaczcie. A nie chce mi się, nie wiem, czy będę w stanie wam pokazać dalej, tam na dole mam zupełnie dramat. Już pomijmy dziki. I stąd też właśnie moja decyzja, w zeszłym roku robiłem Elumisem. Wszystkie chwasty zwalczamy sobie, powiedzmy, słuchajcie, nawet w takiej fazie, zobaczcie, jak tutaj jest ta komosa. O, właśnie. O. Spokojnie taki duży chwast zwalczy. A możemy do silnego liścia sobie to pryskać i ta kukurydza nam nie ucierpi. Ładnie, zobaczcie, jedna jest na przykład, zobaczcie, poskręcana, nie miała siły się wydostać. Tak ubiło tą ziemię. No niestety, na to nie mamy wpływu, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Zobaczcie, kolejny rządek, jednej brakuje i to był ten siew. Zobaczcie teraz, grzebnę, jak tu jest twardo, nie ma tu możliwości tego w ogóle ruszyć, ani przekopać jak na asfalcie. No i nie liczyłem na taki deszcz, więc ten termin jakby siewu był nietrafiony. Stąd też nauczka, trzeba uczyć się całe życie, żeby się mocno nie spieszyć, także budynki poznajecie, także widzicie, gdzie już jestem. Przyjechałem przy okazji do Piotrka, gdyż Damian zamówił sobie u niego maszynę, a jaką maszynę za chwilę zobaczycie. Przyjechał po odbiór, więc chcieliśmy to nakręcić, pokazać. Na razie maszyna jest zaczepiona
na tył, a oryginalnie będzie do przedniego tuza lub machaki też, że będzie do ładowacza czołowego, a mianowicie jest to zamiatarka. U Damiana zaczęły się konflikty, ponieważ przywitajcie, siema. Ma budynki blisko drogi. O, i szampan jest nawet. Nicolo. Tak jest, nie wolno tutaj, rozumiesz, ten. Ale to ty musisz to opryskać. Co? Ja mam to zrobić? Błoto strasznie się wynosi, ludzie mocno płaczą, że jest błoto. I Damian, słuchajcie, zamówił sobie zamiatarkę. Piotrek zobaczył, jak to wygląda i zbudował od podstaw nową zamiatarkę. Także widzicie, mamy tutaj regulację kółeczek, żeby ona se szła równo po kostce, asfalcie i tak dalej. Tu mamy szczotkę, jak widzicie, gotową. Damian kupił i hydromotor, które Piotrek zamocował. Tutaj mamy szypę. O właśnie, tak widzicie, szypa się wysypuje sobie, szuflada, brudy, piasek i tam co zbierze. Tu mamy regulację z przodu, kółeczko, tam na siłowniku. Ile waży, nie wiemy, ale Damian zważy, to będzie wiedział. Na łożyskowaniu tutaj mamy te wszystko to ruchome i tak jak widzicie, możemy zeskosować ją, że będzie szła nam pod skosem, czyli praktycznie tam jest na śrubie takiej grubej, centralnej, niczym nie różni się od maszyny budowanej przez firmę. Co więcej, dzisiaj po prostu Damian przyjechał tym traktorem. Możemy tylko wam włączyć, pokazać. Zobaczcie, firma Piotr Meister. Firma nieznana, lecz doceniana. Jak to chodzi, sprzedać tylko sprawność. A jak będę kiedyś u Damiana, to nagramy, jak będzie zmiatał sobie jezdnię. A teraz po prostu tylko ma to zabrać do domu i badamy, jak to... O, szczotka już. Złożymy trochę z deka przynajmniej. Jakoś tam wyższe. Poleciał mocno, polejemy, rozumiesz, całą maszynę, żeby chodziła po oceanach i autostradach, ale żeby nam też zostało symbolicznie coś wypić, porozlałem większość. Akurat chyba w sam raz. Ważniejsze dla maszyny, żeby chodziła, także zdrowie konstruktora i inwestora, że tak powiem. Tak, gratulacje nowego nabytku, będzie jako nowy nabytek.